Nazywam się Janusz Anderman i mogę pokazać trochę swoich książek, to nie są wszystkie książki. No ale część, tam w innych pomieszczeniach też jest sporo książek. I właśnie tak sporo, że pewnego rodzaju zbrodnie popełniam, bo muszę je trzymać w dwóch rzędach. Ta biblioteka ma jedną wadę poważną, ponieważ nie wiem, gdzie co jest. Po prostu jak muszę znaleźć jakąś książkę, to szukam godzinami, bo po licznych przeprowadzkach po prostu to jest wszystko tu bez ładu i bez składu. Tu taka pamiątka po niechlubnych czasach. Młodzi ludzie nie będą wiedzieli, nie będą rozumieli, o co chodzi, ale to jest tabliczka z domu numer 24 przy placu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. A tu akurat mam trochę z kultury paryskiej wydawnictw. Największą ilość przywiozłem w 1981 roku, kiedy pierwszy raz wyjechałem na zachód i miałem cały taki wielki worek tych książek. A wracałem samochodem wtedy do Polski i bardzo czescy celnicy kontrolowali samochody, które jechały do Polski, więc oczywiście miałem wyładowany samochód różnymi tobołami, ale ten worek miałem gdzieś tam ukryty na samym dnie i oczywiście ten celnik wypatrzył ten worek i go najbardziej zainteresowało, jak już zobaczył, że to są książki, czy mam... A tam były nadruki, były takie serie wtedy bez cenzury, więc jak zobaczył, że bez cenzury, zaciekawiło go, to zapytał, czy w Polsce nie ma cenzury. Powiedział, że oczywiście, że nie ma żadnej cenzury. Ale pytał, czy mam Sołżenicyna. Więc ja pamiętałem, że miałem tomy Archipelago Gułag, czyli grube tomy i wkładałem rękę do tego worka i szukałem cienkich jakichś, żeby nie wpaść na tego Sołżenicyna. Zapomniałem, że mam oddział chorych na rakach, więc wyjąłem akurat właśnie Sołżenicyna, więc już byłem przekonany, że będzie wszystko skonfiskowane i nigdy tych książek nie zobaczę. Tymczasem mnie zapytał, czy mógłbym mu coś podarować, którąś z tych książek. Po czym tak się przeraził tej propozycji, że po prostu uciekł. Więcej go nie widziałem. I przepuścili mnie z kilku, chyba 50 książek wtedy miałem, bez żadnego problemu. To jest moje miejsce pracy. Gdyby mnie ktoś zapytał, co czytam, czy co ostatnio przeczytałem, no musiałbym odpowiedzieć, że tylko literaturę fachową, bo piszę scenariusz o losach Eugeniusza Bodo podczas okupacji sowieckiej, o jego więzieniu, o jego śmierci w Łagrze, kiedy go skazano za szpiegostwo na 5 lat. Przeżył tam tylko chyba 7 miesięcy w Łagrze. No i to są książki o życiu codziennym we Lwowie, o życiu artystycznym. We Lwowie zrobiłem zakładki w miejscach, które mnie interesują, bo potem się zorientowałem, że mam chyba z 1000 tych zakładek i nie wiem, co one znaczą. A tu mam książki, które powinienem przeczytać, nie mam kiedy. Parę świetnych rzeczy tutaj. Między innymi takie odnalezione dramaty Mrożka, książkę Szymborskiej, Poczta Literacka, bo Wisława Szymborska wiele lat pracowała w życiu literackim w Krakowie, gdzie prowadziła taki dział oceniania utworów literackich nasyłanych przez czytelników. Ja to życie literackie czytałem głównie dla tych jej tekstów wspaniałych. Do dziś pamiętam jeden z nich, nie wiem, czy jest w tej książce, kiedy jakiś zrozpaczony poeta młody przysłał swoje wiersze i napisał: przeróbcie to jak chcecie, byle było wydrukowane. I ona mu odpisała na łamach, że przerobiliśmy gruntownie i wyszły nam liryki lozańskie, ale niestety już wydrukowane. Mam tutaj dwa tomy dziennika Mrożka. To jest zupełnie inny Mrożek prywatnie. Człowiek niesłychanie neurotyczny, cierpiący,
niepewny tego, co piszę i żyjący w takim stresie spowodowanym tym, że sam wiele znajdował podobieństw do swojej twórczości, do twórczości Gombrowicza, nie zamierzone zupełnie przez niego sprawy. Między innymi musiał zrezygnować z wystawienia jednej ze sztuk, bo się okazała w duchu chyba ślubu Gombrowicza. Co do Gombrowicza, no mam ten słynny Kronos, te prywatne, jego bardzo prywatne dzienniki, które teraz dopiero ujrzały światło dzienne. Tu mam książkę nową pani Janko. Tu jest bardzo ciekawa rzecz o rodzinie Jarosława Iwaszkiewicza. No ale to musi poczekać wszystko, bo to są tysiące stron i nie wiem, kiedy będę mógł się za to zabrać, no ale przynajmniej trzymam koło siebie. Na wszelki wypadek.